dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj tańczę tę, co obserwujemy tutaj na Placu Zbawiciela, wielki Plac Zbawiciela w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem Jodrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Oczywiście proszę się nie przerażać, że tej tęczy jest aż tak dużo. Tęcza jest wartościowa, tęcza jest piękna. Tutaj Janek Witek starał się coś tam tłumaczyć z Biblii, no ale on na Biblii się nie zna, bo nawet nigdy jej nie miał w ręku, żeby ją czytać. Mówi, że tęcza jest przyjaźnią z Bogiem. Ja mówię, no to, że już nie będzie karą potopem. Ale ludzie mogą sobie ten potop zrobić w sposób sztuczny, jeżeli będą zatruwać środowisko naturalne. Wisła jest zatruta, proszę Państwa. No to efekt cieplarniany jest, o którym u Świadków Jehowy w literaturze mówi się od ponad 100 lat. I to okazało się bardzo na czasie, szczególnie teraz w XX wieku. No bo wiecie Państwo, tutaj mają w tym systemie tytularnym uczelnie wyższe. No ale te uczelnie wyższe wcale ludziom nie służą, bo albo chcą mieć pieniądze, tu Janek z tego skarżę, są chciwi paderni polni, dziady. A po drugie, no to już on tego nie widzi, bo to schizofrenia, że proszę Państwa, Warszawa jest tytularna. Być, mieć. Mieć i być. Czyli że rzeczywiście, na czym ten autorytaryzm w Warszawie polega? Żeby żyć z rajem, niż dupę mają. No, krótko mówiąc, i wędrowano. No. Także proszę Państwa, tylko Biblia będzie dla Was pomocą, chociaż dzisiaj wysłałam Janka Liszka do parapii na Saskiej Kępie, tam gdzie go pobili, zresztą go pobili i na Lubelskiej 32 i pobili go u Palecznego księdza tutaj w Warszawie pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Przy Centralnym, gdzie tam teraz Świadkowie Jehowy się pojawiają z Angloameryki Białystok, stojąc przy gitarze pomiędzy właśnie Warszawa Centralna a Warszawa Złote Tarasy. Także proszę Państwa, dopiero ci Świadkowie Jehowy będą mogli być z jakimś skutkiem, będą mogli być skuteczni, jeżeli Wy sami będziecie wiedzieć siema, na czym Wy tutaj w tym katolickim kraju stoicie. Wierzycie w papieża, wierzycie w Matkę Boską. Nigdy tego nie sprawdzaliście, czy ta Matka Boska to w ogóle jest, czy ta Matka Boska to w ogóle istnieje, czy w ogóle o niej Biblia mówi. Przecież nie, o Boskiej to nie. Nawet jak podczas gdy... O, 501 tu jedzie, patrz, aż mnie zaskakuje. Codzienne zmiany, 514, codzienne zmiany. Oni tak robią, że ktoś jakby na złość. Tak samo jak kaszle, jakieś dziadostwo, czy to na Koszykowej 28, no to wcale nie musi być chore, ale żeby dokuczyć, to trzeba pokasłać. 714, źle stanęło, wszystko źle stanęło, źle. Stają poprzek tramwaje, poprzek autobusy, MZK, także nie wiem nawet po co tę kartę myśmy kupili, kartę warszawianą, kartę miejską, po co, skoro to poprzek, tak jakby komuś na złość zrobić. No wiecie Państwo, w ogóle Pismo Święte mówi, że Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. Bogiem, oczywiście napisane jest z małej litery, Bogiem tego świata, Bogiem tego złego świata. Dlatego prosimy o przyjście Królestwa Bożego. To Jezus nauczył nas modlić się. A Wy tak się modlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na niebie. No to czyliż, że przede wszystkim zwrócił uwagę na to imię Boże, Jahwe, Jehowa, Jahwe. Jehowa, co znaczy ten, który powoduje, że się staje. Także dzisiaj też obserwujemy tę szkołę na Saskiej Kępie, tu na Pradze Południowej, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa była polonistka w tej szkole, która tam w tej szkole oficjalnie pracowała i z tej szkoły ma emeryturę. Uczyła, że Bóg to Jahwe. Małe dzieci uczyła, że Bóg to Jahwe. No i co? I źle? No i co? I wsadzisz ją do więzienia? No bo te klechy tutaj z tego kościoła na Placu Zbawiciela to by wyszły. Po to, żeby wsadzić do więzienia Bożenę Rossę, proszę Państwa, bo ona jako była kolonistka uczyła dzieci, że Bóg to Jahwe. Także proszę Państwa, katolicka Polska, Warszawa, na Mazowszu, nad Wisłą. Nawet może lepiej Wam, żeby się ustatkować, byłoby pójść do metodystów, którzy pochodzą z drugiego wieku naszej ery, do prawosławnych, a tutaj cerkwi nie ma, ale oni pochodzą z 1034 roku. No bo tamte kościoły katolickie, to wiecie Państwo, one nigdy nie broniły Pisma Świętego, one nigdy nie broniły Biblii. Państwo zobaczą na
podejście na stosunek osób do Biblii. Biblia w śmietniku. Tutaj nie Ameryka, tu nie Anglia, tu nie książęta, tu żebracy. Proszę Państwa, tu żebracy kaszlą, tu żebracy grumcą, tu żebracy breszą. Ciągle, że ta Warszawa czegoś chce. Znowu też o większą dozę gazu. Warszawa, jako ta żebracznica, w której tych żebracznic jest bardzo dużo, chce gazu. A robią takie wystawy, że a to z Ameryką, a to nie wiadomo z kim, mówią, że masonerię wystawili w Muzeum Narodowym przy Jerozolimskich, czy tutaj w katolickiej Polsce, a nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. No to przecież żeśmy byli tam, to przecież żeśmy byli na tej wystawie. Oj, Państwo zobaczą, i już 519 teraz jeździ, bo tam jest coś zablokowane, ale przepraszam bardzo, dlaczego 514 tutaj nie przejechało? No bo to jest od 15 minut nowa moda, proszę Państwa. Potem te autobusy jeżdżą tak jak chcą, a ludzie jako te osły, jako te jelenie, kupują kartę warszawiaka, kartę warszawską, kartę miejską i źle jeżdżą. Dobrze, pozdrawiamy Państwa serdecznie, buziaczki, przesyłamy buci, zdarowa, karowa, krasiwa ta świniaczka. Piękna tęcza, uspokaja, wycisza to, więc jeżeli nawet nie na Saską Kępę, nie do parafii, do księdza katolickiego, Janko mógłby udać się tutaj, aby podziwiać tę tęczę, popatrzeć po was jeździaca, po was jeździaca. Także proszę Państwa, ludzie, którzy mają schizofrenię, a nie daj Boże, no to wiecie Państwo, warszawiakom gorzej, no bo oni przecież wyżej stają niż dupę mają. I teraz, jeżeli taki na rondzie Dmowskiego znajdzie się z komputerem, no bo to eksmisji coraz więcej jest w Warszawie. Ja widziałam bardzo dużo ludzi eksmitowanych. To już takiemu to tylko do Wisły skoczyć. Nawet Litka powiedziała, Lipska, że już takiemu to tylko do Wisły skoczyć.